Agencja telewizyjna Alfa to prywatna wytwórnia filmów i programów telewizyjnych. Dysponujemy sprzętem telewizyjnym firmy Sony pracującym w systemie Betacam SP i Super VHS. Nasze studio montażowo-postprodukcyjne wyposażone jest m.in. w urządzenia do cyfrowego przekształcania obrazu, zawierające 300 cyfrowych efektów specjalnych. Mamy kopiarnię kaset firmy JVC pracującą w systemie VHS PAL Hi-Fi Stereo, umożliwiającą kodowanie każdej kasety. Świadczymy usługi udźwiękowienia filmów, montażu obrazu i dźwięku, kopiowania kaset VHS na materiałach własnych lub powierzonych. Oferujemy najwyższej jakości filmy reklamowe do emisji w stacjach telewizyjnych, promocyjne, wizytówki miast, gmin, przedsiębiorstw w dowolnych wersjach językowych. Współpracujemy z Telewizją Polską, stacjami niemieckimi oraz polskimi prywatnymi stacjami telewizyjnymi. Pracują dla nas najlepsi fachowcy. Są miasta, w których stare układy przestrzenne ulic i placów przetrwały do dziś, mimo że w ciągu wieków zmieniały się warunki geopolityczne, zmieniały się ustroje, formy życia mieszkańców. Taki właśnie jest Szczecin, dawna siedziba władców samodzielnego Księstwa Pomorskiego, dziś jeden z największych portów bałtyckich. Miasto powstało na skrzyżowaniu dróg handlowych, lądowej ze wschodu i wodnej z południa, w najdogodniejszym miejscu przepraw przez Odrzańską Dolinę. Port jest przykładem maksymalnego wykorzystania warunków naturalnych, jakie stworzyły dwa ramiona Odry, wyspy, kanały. Szczecin końca XX wieku rozwija się już na prawym brzegu Doliny Odry, w najbliższym sąsiedztwie rzeki i obszarów leśnych. To jest przyszłościowy kierunek rozwoju miasta. Szczecin lewobrzeżny. Obszar, na którym w XI wieku powstała najstarsza część miasta połączona mostami z Łasztownią, czyli prawobrzeżnym portem. Szczególnie ostatnia wojna światowa rozsypała w gruzy zabytkową architekturę tak, że panorama dzisiejszego Szczecina niewiele przypomina przeszłość stolicy Pomorza i znaczącego kiedyś portu hanseatyckiego. Trasa zamkowa. Szybki i bezkolizyjny wjazd do lewobrzeżnego Szczecina wpisana została w jego krajobraz kilka lat temu.
Miasto zniszczone w 70% odsunęło się trochę od Odry, ale w jego powojennej odbudowie zachowano dawną strukturę urbanistyczną i architektoniczną na tyle, na ile było to w ogóle możliwe. Urbaniści końca XIX i początku XX wieku rozbudowali Szczecin w myśl założeń określanych mianem Małego Paryża, tworząc place i gwieździście rozchodzące się ulice. To nowe wówczas Śródmieście, w większości ocalałe ze zniszczeń, jest jednym z piękniejszych zespołów architektury secesyjnej w Europie. Czterysta tysięcy mieszkańców umieszcza Szczecin wśród siedmiu największych miast w Polsce. 300 kilometrów kwadratowych powierzchni stawia to miasto na trzecim miejscu. Aż 60% powierzchni zajmują lasy komunalne, jeziora, parki, ogrody. Nie bez powodu Szczecin wciąż jeszcze nazywany jest miastem zieleni. Jezioro Szmaragdowe, jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w szczecińskiej aglomeracji. Dawna kopalnia Kredy, zalana przez wody podskórne. Jezioro ma 20 metrów głębokości, a rozpuszczony w wodzie węglan wapnia nadał mu niezwykłą barwę. Niespełna pół wieku w życiu organizmu miejskiego to niewiele, ale w egzystencji miasta, powstającego po wojennym kataklizmie niemal od nowa, ten czas liczy się podwójnie. W społeczności szczecińskiej przeważają ludzie młodzi, którym od niedawna przyszło żyć w zmienionych warunkach ustrojowych, którzy muszą przestawiać swój sposób myślenia i działania. Tym bardziej, że miasto stanowiące z natury rzeczy bazę dla gospodarki morskiej, handlu, nadrabia teraz czas stracony. Szczecin jest portem morskim, więc jeśli jego obroty zwiększają się, jeśli rozwija się przemysł i handel, powiększa się zamożność miasta. Takie prawa obowiązują dziś, takie obowiązywały w przeszłości, nawet tej odległej, kiedy rangę miasta określały jego kontakty z Europą i światem. Zamek Książąt Pomorskich. Jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w Szczecinie i najpiękniejszych. W paru starych sztychach i fotografiach zawarta jest cała historia siedziby władców Pomorza. Budowę rozpoczął książę Barnim I w drugiej połowie XIII wieku, ale najpiękniejszą szatę architektoniczną
otrzymał zamek w XV wieku w czasie panowania księcia Bogusława X. Pod koniec XVI wieku dokonano przebudowy zamku według maniery włoskiej i przez włoskiego budowniczego. Powolny upadek klejnotu pomorskiego renesansu rozpoczął się po śmierci ostatniego z dynastii książąt pomorskich, Bogusława XIV. Ale dopiero w dniu 17 sierpnia 1944 roku, po zbombardowaniu Starego Miasta, zamek stał się gigantyczną ruiną. Po wojnie, z tego co ocalało, postanowiono zrekonstruować całą siedzibę władców pomorskich. Po prawie 30 latach zamek szczeciński wrócił do świetności, którą podziwiał książę Bogusław X. Dziś w salach zamkowych odbywają się koncerty, wystawy, międzynarodowe spotkania ludzi teatru i pióra. Pałacowe pomieszczenia wykorzystywane są w ciągu całego roku. Z dawnego, wspaniałego wyposażenia nie ocalało nic. Najcenniejsze nieruchomości, meble, dywany, opończe, zbiory sztuki, księgozbiór rozgrabiono tuż po śmierci Bogusława XIV. A wszystko inne, łącznie z wyposażeniem kaplicy, przepadło pod gruzami w 1944 roku. Pozostały jednak zabytki późnogotyckiej i renesansowej architektury, odbudowane z najwyższym kunsztem konserwatorskim. Szczecin schyłku XX wieku to przede wszystkim chęć przebicia się przez zaszłości ustrojowe i gospodarcze minionych kilkudziesiątków lat. Lat, które oddzieliły Polskę od normalnych warunków życia i rozwoju. Najszybciej i najpełniejszym zmianom ulega handel. Jest to naturalne w mieście, które na szlakach handlowych powstało i z szerokiej wymiany handlowej żyło. Nowy Szczecin rozbudowuje się przede wszystkim na obrzeżach tej starszej części, ale z uwzględnieniem historycznej tradycji urbanistycznej, to znaczy ciągłej budowy wzdłuż Doliny Odry. Najciekawsze osiedla zaprojektowano w pobliżu Puszczy Bukowej. Na 150 tysięcy istniejących dziś mieszkań po roku 1945 wbudowano 80 tysięcy. Powstaje więc zupełnie inne miasto. Budownictwo mieszkaniowe rozwija się przede wszystkim na prawobrzeżu, gdzie rozległość terenów
nie ogranicza wyobraźni architektów, gdzie dalej od przemysłu, a bliżej zieleni. Pod względem terytorialnym Szczecin jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce. Lot taksówką powietrzną nad XIX-wiecznym centrum opartym na kolistej zabudowie placów i ulic, lot w kierunku północnym, pozwoli uświadomić przestrzenność miasta i jego urbanistyczną konstrukcję, w której przeszłość potraktowana została z należytym jej szacunkiem. Troska o prawidłowy rozwój całej aglomeracji miejskiej z jej zadaniami wytwórczymi, usługowymi, mieszkaniowymi i wypoczynkowymi zmienia nie tylko krajobraz tej części Szczecina. Zmienia przede wszystkim funkcje obrzeży, które do tej pory były tylko dalekimi peryferiami. Thank you.
Tak jak przed dziesiątkami, a nawet setkami lat, rytm życia miasta w znacznym stopniu wyznacza przemysł stoczniowy i port. Zapraszamy więc na krótką wędrówkę po tych obszarach, które zadecydowały w ogóle o istnieniu Szczecina. Szczecin jest portem uniwersalnym. Węgiel, ruda, zboże, drewno, drobnica stanowią ładunki statków wchodzących i wychodzących. W międzynarodowym handlu morskim szybkość przeładunków ceniona jest najwyżej, a o tym decyduje nowoczesność nabrzeży przeładunkowych. Inną specjalnością Szczecina jest budownictwo okrętowe i remonty statków. Obie te gałęzie przemysłu zajmują znaczne powierzchnie na obu brzegach Odry. Obraz miasta pozbawiony byłby jedynego w swoim rodzaju kolorytu, gdyby pominąć te największe i najbardziej miastotwórcze przedsiębiorstwa budujące i remontujące statki wielu bander. Wały Chrobrego. Najbardziej znane i najchętniej odwiedzane miejsce w Szczecinie. Wprawdzie te budowle wzniesiono dopiero pod koniec XIX i na początku XX wieku w stylu wówczas niemal obowiązującym, ale usytuowanie trzech imponujących wielkością obiektów, a także tradycje związane z tym reprezentacyjnym fragmentem Szczecina, to wszystko skłania do dłuższego spaceru z kamerą filmową. Szczecin jest miastem, w którym po działaniach, szczególnie ostatniej wojny, niewiele zostało zabytków sakralnych i świeckich. Tylko nieliczne można było odbudować, jeszcze mniej zrekonstruować. Na szczęście znalazła się wśród nich Bazylika Jana Chrzciciela i kościół katedralny świętego Jakuba Apostoła. Odbudowano również oryginalny ratusz miejski i kilka pałacyków. Zachowały się również fragmenty średniowiecznych murów obronnych, baszta strzegąca najstarszą część miasta i portu.
Brama Nakielska, albo Królewska, zniesiona została w drugiej połowie XVIII wieku. Jej wartość zabytkowa to barokowe rzeźby. Rozpoczynając filmową wędrówkę po Szczecinie, wspomnieliśmy, że tym, co między innymi wyróżnia to miasto spośród innych, jest jego położenie w miejscu, gdzie kończy się Odra, a zaczyna się delta rzeki z przekopami, kanałami, wyspami. To położenie określało od samego początku charakter miasta i portu. Określa je i dziś, u schyłku XX wieku. Co czwarty mieszkaniec Szczecina żyje z gospodarki morskiej albo z sąsiedztwa tej gospodarki i to jest najważniejsza prawidłowość. Odmienność Szczecina, niezwykłość krajobrazowa obszarów, które także znajdują się w przestrzennych granicach miasta, to wszystko widoczne jest najpełniej z lotu ptaka, gdy ogarnąć można wzrokiem Odrę od południa aż ku północy.